Dzień dobry, moje misie kolorowe, witam was w kolejnym odcinku z ekipowej Trackmanii. Jest, czekaj, bo to środeczek, więc jest Trackmanieczek czy coś. Dobra, lecimy. Dzień dobry, ekipo. Dzień dobry. Dzień dobry. Hejku. Słuchaj, dzisiaj do nas dołączyła Madzia, słuchajcie, do naszej... To nie wypada. Już wyszła, już jej nie ma, nie? Już pozamiętane. To nie wypada wypadać w Trackmanii. Leżę pod torem, mogę tu zostać? Możesz. 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 Wiesz, no, to... mamy takie czasy, że wszystko wolno, nie? Ja Purposowi przed chwilą wymyśliłam bardzo fajną serię, no i niech on ją zrealizuje, a nie wypadanie z toru. To niektórzy to już dawno wypadli z torów, ale... Ja tak... tylko chciałabym powiedzieć, że ja już dawno mówiłam Purposowi, choć gramy w Simsy, a on nie chciał. Tak, ale jak Madzia zaproponowała, teraz przychodzi Magda, teraz przychodzi Magda, jak Magda mówi, to mądre, a jak Młoteczka mówiła, to nie było mądre. I teraz foch. A Kulfon nawet się nie odzywa, mówi, że ma to... Ja to się boję. to się boję odzywać w ogóle w takim towarzystwie. Ja też bym się bał trochę, wiesz? O, Młotka, czekaj, się boi. Jesteś za mną? To chodź, jedziemy powoli. Parostatkiem, nie? Ja ci pokażę. Chodź. Parostatkiem w piękny rejs. Czekaj, bo ja to... Tu? Ale widzisz mnie, nie? Ja taka niebieska jestem. A ja tylko cię... Już jestem za tobą. Widzisz mnie? No i tutaj patrz, tu trzeba, tu. Ale Magda nie w barierkę, tylko tu. I patrz, o, a ty myślisz, delikutaźnie, ja umiem skręcać. Tu, ale delikatnie zakręcaj. No. Ja tylko chciałbym zrobić autoreklamę, słuchajcie. Głosujcie na partię polityczną Last. Ludzie aktualnie są tępi. Ja jak mówię, tak obiecuję, tak robię. Powiedziałem, że będzie konfesjonał i burdel w następnym odcinku, proszę bardzo. Dalej nie ustaliliśmy, która z nich to konfesjonał, który burdel, ale może tak. Zostawimy to w słodkim niedopowiedzeniu. I teraz Magda na te strzałeczki, ale ostrożnie, bo one przyspieszowywują. Ej, to wy już tak daleko ściana, jesteście, nie? Zostawiłyście mnie w tyle, wiecie co? Nie, ja się obrażam. Gdzie ty jesteś? Ja się obrażam w takim razie. Radzi, że cię Purpos piluje, twój mąż wspaniały. O, Młotka ze mną leży. Ja w ogóle nic nie chcę mówić, ale moja żona przygotowała na was w ogóle obrażenie się za poprzedni odcinek. Oczywiście, że tak. Ja bym chciała powiedzieć, że w ogóle się na masakra. Że ja chciałam zapytać Młotka, gdzie jest kurwa mój klejk? Tak obiecywałaś i co? Ja tu z głodu zdycham i w ogóle. Wsadziłam, chciałabym wam powiedzieć, ale kurier zeżar. Nie, w ogóle nie. Myślałem, że jak zaczęłaś mówić to, że kur, to myślałem, że Kulfon zeżar, no ale dobra. I chciałabym powiedzieć, że w ogóle to tak, ja się spodziewałam, że chociaż lubi się jakoś postarać i że jakoś tak fajnie po mnie pociśniecie jakoś mocniej, ja tu nie wiem, no moment i koniec. No wiecie co, ja chciałam mieć trochę więcej uwagi waszej na antenie, no i mnie zawiedliście, rozczarowaliście mnie, że tak słabo po mnie jechaliście, no. Oni mnie tam kroili w tym czasie, a wy tak słabo, ja nie wiem, naprawdę. No ale co mieliśmy zrobić? Poprosić o wątróbkę, czy o co? No jak? No chociażby! Czy ty, bo że Młocia tam jakieś niemieckie korzenie ma, to wiem, ale że ty? Czasem mają niemieckie korzenie do tego? No bo chciała, żeby ją sponiewierali, no typu bij mnie, to mnie po niemiecku, no. Bij mnie takim udobnie po niemiecku. Także tak. Skoro Madzia już kupiła sobie Trackmania 2 i jej świetnie idzie, w ogóle uważam, że jest zachwycona tą grą. Ogólnie, bardzo. To może się da namówić, żeby być na kolejnych odcinkach, na przykład za tydzień, jak będziemy nagrywać, ale to jeszcze się zobaczy. Ja wolałem to na odcinku powiedzieć, żeby jej głupio teraz było odmówić, słuchajcie, bo przed odcinkiem w ogóle nie chciałem mówić. Zacznijmy od manipulacja, rzeczywiście Purpos do polityki. To się odmówiłam, bo brzmiałam tak jak ty. Jeszcze raz, bo przepraszam, mnie Młocia cię zagłosiła. Jak pierwszy raz mi zaproponowałeś, to ci odmówiłam, bo brzmiałam tak jak ty, bo byłam chora. To prawda, no, to prawda. Więc tak. Ja akurat nie mam oporów, żeby odmawiać. No to tak, wiesz, wolałem po prostu publicznie, nie? No, ale dobra, zobaczymy, co będzie, słuchajcie. No co będzie? Ja faktycznie, manipulacja, ja się nadaję, tak jak mówiłem, ja jestem prezesem partii Last i tutaj wspólnie w sumie z Kulfonem i Hunterem zbieramy ludzi w ogóle do partii politycznej i już nawet ostatnio wymyślaliśmy, kto na jakim stanowisku powinien być. Natomiast wypuściliśmy to jeszcze przed aferą i parę rzeczy tam może pomińmy. nie zgadzały się dokładnie. Jednak rezygnujemy z niektórych nazwisk, słuchajcie. Tak jak było w tym odcinku, w którym wymyślaliśmy. Na ten moment trzeba zupełnie inaczej, moim zdaniem, stanowiska obłożyć. Młocia, na jakim stanowisku ty byś siebie widziała na przykład? W partii politycznej Last. Ludzie aktualnie są tępi, no? Na żadnej, bo aktualnie ja nie jestem tempa, więc nie pasuje. No ale to właśnie ludzie na nim... No, ja jestem człowiekiem. Ty nie możesz być...
wiesz, fanką klubu Last, skoro jesteś, będziesz politykiem Lastu, no to to ze sobą nie współgra. Ty masz tych ludzi po prostu w jakiś sposób wykorzystywać, w jakiś sposób ich opierdzielić z kasy. Bo ty jesteś mądra, więc ty będziesz ich wykorzystywać, bo oni są tępi i głupi. Dokładnie. Nie, czyli bo... tak jak normalnie w życiu codziennym. Bo my generalnie stwierdziliśmy, że będziemy jedyną szczerą partią w Polsce i my wam opierdolimy portfele do zera, ale przynajmniej o tym mówimy. Słuchajcie, szczerość dzisiaj jest w cenie, więc... To ja chcę być prezesem sztuki i rozdawać dotacje do tworzenia gier. Prezes sztuki. Od każdej takiej rozdanej dotacji będę brała 10% z dotacji. Dobra, no, ale nie ma jeszcze takiego stanowiska, ale dla Moci zrobimy. W sumie to taka partia, że można chyba wymyślić. Ale wiesz co, to czekaj, nie, może nie prezes, tylko minister sztuki. Jest chyba taki, co? Chyba jest. To ja będę ministrem sztuki. Ministerstwo swoje założysz, dobrze. Tak. I dobrze. No, i chcę mieć ministerstwo głupich kroków. A to tak, to, ale to z Monty Pythonem będziesz się musiała dogadać w takim razie. Oni i tak już nie żyją. Jak nie żyją? No większość z nich nie żyją. Naprawdę? Przecież to są dziadki prehistoryczne, no co ty? To dinozaury takie. Dinozaury, oni byli tak starzy, jak my byliśmy dziećmi. Ej, czemu widzę ryj purposa, jak tędy jadę? O co chodzi? No bo to wafla plansza. A kulfon, ja tam nie widziałam mordy purposa. Jak to nie? A dzisiaj nie widziałaś? No tylko na żywo. Może no była w innym miejscu. A ty, znaczy Madzia, kim chciałabyś być? Jakie stanowisko byś objęła? Ja pierdolę, faktycznie jest morda purposa, jeszcze drąca mordę. Jakiś, nie morda, wiem, naczelny minister żywienia, zarządziłabym sanie kepsy. No to trochę tak, no dobra, no niech będzie, no w sumie... Hawajska dla każdego! Jezu, no to nie, jak ty na pewno nie zostaniesz ministrem żywienia, czy nie, jak... No kapitan Bomba, no sorry, no... Aha, no tak, bo zapomniałem, no, że ty tak, że ty kapitan Bomba to twoja... No, albo solianka dla każdego. O, tak, solnik, dokładnie. Solnik, o! Rozumiem, że to też z Kapitana Bomby, tak? Tak. Świetnie. Tak, ja też w temacie. Dobrze, to w takim razie widzę, że Kulfon zostanie ministrem kultury i rozrywki w tym wszystkim. Burmów nie... zagra jest zajebistą, co boisko i po nim sobie jeżdżę i nikt mi nie przeszkadza. Macia spadła na dół, rozumiem. A ty wiesz, jakie boczki ładne kręcę, jakie tu ślady zostawiam. Ja, super. Ile radości! Powinnaś zacząć nagrywać tę grę. Pink Edition. Powinnaś zacząć nagrywać tę grę. Co wy na to, że Madzia też nagrywała Trackmanie, jak kręci bączki na stadionie? Myślę, że to jest... Ja widziałbym taką serię u ciebie. Czekaj, zobaczę, czy jeszcze ze stadionu można spaść. Nie można ze stadionu spaść. Nie mogę spaść upaść niżej, a zobacz. Znaczy, możesz wyskoczyć poza stadion, ale to raczej... Magda, jest... zawsze da się niżej upaść. Zawsze. Staram się, staram. Mówisz, że z doświadczenia, czy jak? Z doświadczenia. O, czekaj, tam chyba da radę jeszcze niżej, o. Nie, to ja wiem tylko, że da się bardziej upodlić zawsze, w sensie a, jak się tak pije, no to ale to... Żeby upaść jeszcze niżej, no to w sumie w dzisiejszych czasach i aferach to wszystko jest możliwe. No dobra, no skoro pragniecie, no to możecie być zawsze ministerstwem upadku niżej. No to jest... Madzia i Młoteczka będą razem, tak, może prowadzić być to ministerstwo. To my może ministerstwo od spraw religii. O Jezu, Magda. Nie. O, tak, Bocia, czy ty tak grałaś? Robimy z Magdą religię. Może być. Będziemy promowały grę Priest Simulator. Co to na to? Tak. Jezus, nie. To jest bardzo genialna gra. Świetna gra. Świat już całkowicie upadł. No to dlatego, że ludzie aktualnie są tępi. No nieważne. Kulfonie, a ty tak... nie, czekaj, ty kultury i rozrywki, dobrze. I może minister kultury i rozrywki powinien wybrać hymn. Dla każdego. Co dla każdego? Kot dla każdego. Kot? Tak. A to nie, to wylatujesz już z tej partii. Ale kota to my wszyscy mamy w głowach. Po co nam więcej? Wszyscy mamy kota w głowach, że żyjemy. Natomiast... Hej, la, 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 hej. Ja myślę, że Kulfon, mimo że jeszcze nie ma partii do końca stworzonej, już się podał do dymisji. Tak. Także nie, Kulfon, jednak nie, wiesz, to... Zadzwonimy do pana. Jakim ministrem będzie Motobaba, ja się pytam. No właśnie. Ja, wiecie co, ja mam na siebie pomysł. Ja mam na siebie pomysł. Ja będę długopisem. To jest dobre, no. Może być? Może być. Znaczy ja bym cię wolał w sumie, wiesz, na jakiegoś ministra dróg, czy coś w tym stylu i...
Dobra, tak. Minister nawigacji. Minister nawigacji. Tak. Dobra, to jest dobre. Wtedy nikt nigdy by nie dojechał do celu. No, dokładnie. No to jak w tym filmie Dyktator, nie? Będzie zamienił tak i nie na Aladdin i dobra. No i... Matka, ja to dawno oglądałam, muszę to obejrzeć. Zajebisty film. Ja w kinie byłam na premierze, pamiętam. Ja no nie byłem w kinie, ale uwielbiam ten film, tak. To jest coś pięknego, szczególnie scena... A, głupek! Szczególnie scena, jak dyskutują w śmigłowcu... O, to jest złoto! Piękne! O Porsche 911. Tak, to jest coś cudownego. Ale powiem wam, że jestem w szoku, że w dzisiejszych czasach Sacha Baron Cohen, który grał no, Borata i właśnie Dyktatora, że on jeszcze nie jest skancelowany, nie? Przecież jego filmy są tak skrajnie rasistowskie w ogóle, że to się w pale nie mieści. No bo to bardzo mądrzy ludzie wypuszczają te filmy, wiesz? No bo taka prawda, no jeżeli ktoś jest mądry, no to mu tego typu żarty nie przeszkadzają, tak? Bo ze wszystkiego ja możesz żartować. Chciałabym powiedzieć, że zgadzam się z Magną, że z wszystkiego można żartować, jak najbardziej. I mi się wydaje, że jeśli chodzi konkretnie o Saszę, to z nim to działa w ten sposób, że on jedzie równo po wszystkich. Tam nie ma równych i równiejszych. Dla niego każdy jest spierdolony i można po nim pojechać. Tak samo jak w South Parku. W South Parku też jeszcze nie skancelowali, a przecież tam też jest na grubo. To prawda. A wy kojarzycie w ogóle, że prezydent Kazachstanu czy coś w tym stylu zrobił sprawę Saszy Baron Cohenowi za jakiś tam, nie pamiętam który film, ale generalnie przyjechał do Stanów Zjednoczonych robić awantury, bo w jakimś świetle przedstawił Kazachstan. Ja słyszałam o tym. Ej! Komu się w dupę wpierdzieliłam? Bank. Nie, to jest jakaś pojebana plansza w ogóle. Ja popierdolę. Zobaczcie, jaki zrobiłem czas i który lokal rekord. W końcu trafiłam. Opuszczam lokal! Jechałeś normalnie po tym, czy skakałeś bezpośrednio? Skakałem bezpośrednio. Okay. O, jaki czas ja właśnie wykrycie. Piąty lokal rekord. Zabrakło mi tylko 100 tysięcznych do pierwszego. Do Ciaparito. Ja dalej nie mogę trafić. No bo to ja nie też. Ty jesteś od trafiania. Ty też nie jesteś od trafiania, więc... Ja trafiłam raz! Młodzia, choć sobie razem trafimy. Ja nie wiem. Wtedy nam się uda. Dobrze. Potrzymamy się za rury wydechowe i będziemy razem. Właśnie. Za rury, a nie lepiej za drążki? Zmiany biegów. Ale oczywiście. To wiesz, będziemy, no tak, musiałybyśmy sobie wtedy wsadzić do środka ręce nawzajem, a rury są na wierzchu. Znaczy ja wydaje mi się, że widzę. Ja bym chciała, żeby mi już nikt do środka nic nie wkładał. O Jezu, no tak, po operacji to ciężko. Za dużo mi tam już wkładali rzeczy do środka, słuchajcie. Tak myślę, za dużo tych rąk było. Słuchajcie, przez 13 minut udało się uchować ten film bez bana, ale widzę, że dobra, jednak się rozkręciły dziewczyny. Ale że o co chodzi w ogóle? Nie, nic. Kurwa, ja nie wiem, czego ty się spodziewałeś, zapraszając mnie i Młotkę razem. Znaczy właśnie ja się tego spodziewałem, tylko no tak bo byłem to czego narzekasz teraz? No, ja, ale ja absolutnie nie narzekam, ja tylko podkreślam. Ja tylko chciałabym powiedzieć, że na nagraniu jest motobana, baneczka... Magdalena Maria Banika, nie? O Jezus. Ament. No, akulfona to co? No, banfon, no. A, banfon, dobra. Banfon. Ja się nie będę wypowiadał, bo ja już za dużo tych banów dostałem, więc ja po prostu jestem purposz. To jest purposz. Jesteś banposz. No, o co ci chodzi? Jestem po prostu purposz. To jest synonim bana. W sumie tak patrząc, to chyba koniec końców to chyba mój kanał i tak jest taki najbardziej, który mógłby być ten. A to widzisz, a to ciebie banowali. No ale widzisz, w ogóle chciałbym zwrócić uwagę tutaj na pewien schemat, że zobaczcie, co się w tym momencie w internetach polskich dzieje. A to ja kurwa dostawałem bany, nie? To jest niesamowite. To jest. To tylko świadczy o tym, jak prawda sprawiedliwy jest YouTube. Polska. No to jest niesamowite. Ja już powiedziałem, że tam nie jest straszny kolejny ban, bo jak coś to wrócę do pierwszego kanału, który mnie już odbanowali. Jesteś zbyt mało znaczącym youtuberem, z ciebie nie ma pieniędzy, to co się będą te no to oszczędzać, prawda. Nie? Ostatnio dostałem od jakiegoś, powiedzmy nazwijmy go Tofik, bo już nie pamiętam jak się nazywał i przyszedł do mnie skomentować pod tym moim oświadczeniem z Pandora Gate. Przyszedł skomentować, co to za no name. To odpisałem, nie wiem, przyszedł skomentować jakiś Tofik czy coś.
Badum. Natomiast tak, ja przypominam w ogóle, że ja miałem kiedyś duży kanał, tak? Jeszcze za starych czasów 250 tysięcy subskrypcji to było dużo. Byłem... Ej, wszystkie kupiłeś, kurwa, nie? No oczywiście, że wszystkie kupiłem. Powiedziałam słowo na K, no i brzydko wyszło. Co ty, kurwa, robisz w ogóle? Młotka! No i chuj w ogóle, no zjebałaś mi cały odcinek, no. Spierdoliłaś cały odcinek w tym momencie. Naprawdę, dzisiaj, kurwa, mieliśmy nie przeklinać, nie? Tylko Madzia się jeszcze ostała, ale Madzia nie przeklina na odcinkach. Proszę, nie? Bez sensu, ale nie jesteś u siebie na kanale. No ale to... trzeba dbać o wizerunek, nie? Tej grzecznej na YouTubie. W dzisiejszych czasach się przydaje. W ogóle... A co, to ja i Młotka nie mamy dobrego wizerunku, tak? My to gorsze jesteśmy, tak? Mhm. Dobra. Ja tylko chciałabym powiedzieć, że czy ja kiedykolwiek na YouTubie miałam jakikolwiek dobry wizerunek, proszę was. No wiesz, jeszcze za dawnych czasów... Których? No właśnie, ja też się zastanawiam, których. No właśnie, nie wiem, czy to publicznie mówi se twoje dobre czasy. No dajesz, tak, bo kur, dajesz. To musiałaby zepsuć ci wizerunek faktycznie. Jak ci Kina PR robiła? Kina robiła ci PR? Ona mi robiła PR? Mówisz o tych odcinkach, w których nasze simki chodziły cim-cirim-cim w każdych możliwych krzakach i robiliśmy tak. Co trzecie słowo przekleństwo? Tak. O tym dobrym PR-ze mówisz? Dokładnie o tym. Aha! Czy może mówisz o tych dobrych czasach, kiedy z Chmielem nagrywaliśmy terrarię i budowałyśmy wielkiego kutasa, co trzecie słowo mówiąc, kurwa? No właśnie, to wszystkie dobre czasy wspominam. Dobrze. Ja się tylko upewniam, czy to ten był grzeczny, dobry PR Młoteczki, gdzie była kulturalna i miła dla wszystkich. Ty byłaś chyba kurwturarna wtedy, co najwyżej, to tak. Jestem w stanie w to uwierzyć. Nie, no tak, to były dobre czasy Młoteczki, teraz to jest patus po prostu totalny, no, więc... zepsuliśmy ją. No, wychodzi na to, że Kina ją zepsuła, no ale dobra, ja tam się nie znam. Nie? No. Znowu na dachu leżę. Po co? To kupię, zdaj sobie to spokój. Kupię, to kupię, jest, tam. A Kulfon znowu się zmęczyła, nie? Nie, autentycznie, ja mogę całe 8 godzin grać w Minecrafta, nic mnie nie boli. Gram w to ile? 20 minut i nie czuję prawej dłoni. To następne gramy w Minecrafta. Nie, ja będę uczyła motobabę kopać żwir. Nie, ja już się nie uczę. Ja pierdzielę tego Minecrafta. Ja też nie chcę już Minecrafta. Mi już wystarczy Minecrafta. Ja za dużo lat robiłem Minecrafta. Teraz mi dobrze, zostało... Minecraft do wulkanu, zarządzone. No, dobrze, będą tak. Simsy i tworzymy Purpose'a. Dobrze. Ja tylko chciałam powiedzieć, że mam już pewną przewagę, bo nie wiem, czy wiecie i pamiętacie, kilka lat temu nagrywałam Simsy 2 i tam chodził po mieście Purpose. Co ty gadasz? I miał nawet dziecko z kosmitami, jeśli dobrze pamiętam. Dlaczego ja o tym nie wiem? Dlaczego ja nie wiem? Dlaczego ja o tym nie wiem? To muszę poszukać w takim razie odcinki Młoteczki, w których... Ja też, bo ja nie znam tej serii. A to dobra seria się zapowiada. No, ja bym chciała tylko zapytać, czy to było przed ślubem, czy po ślubie. Jasne. Jeszcze raz, przed ślubem, czy po ślubie? Kurde, nie wiem. Chyba po. No to się lepiej dobrze zastanów, bo będziesz świadkiem na rozwodzie. Twoja wina. Mocia, ty to mnie potrafisz wkopać, no. Ja każdego potrafię wkopać. Ja tylko chciałabym powiedzieć, że na odcinkach nie ruchałam Purposem kosmitów, po prostu on chodził po mieście i sam ruchał. Sam ruchał. Tak. On był jako NPC wrzucony do miasta i czasem po prostu było go widać, a czasem było go nie widać. Co jest? Hej, ja nie mogę się tak mocno śmiać. Ja nie, ja opuszczam, naprawdę, ja muszę opuścić ten lokal. Wiedole, co jest w ogóle? Ja nie chciałabym powiedzieć, że ja nie Purposem nie ruchałam kosmitów. No przecież, kurwa, w tym zdaniu jest tyle zła. To kosmici jebali ciebie, jak nie patrzę. Jezus, dobra, już! Kochanie, dlaczego ty mi takich rzeczy o sobie nie powiedziałeś? Bo ja sam tego o sobie nie wiedziałem! Ja bym się zastanowiła! To było wtedy, kiedy się bardziej upodlił. I nie pamiętał. Jezu, nie. To i tak bym wolała o tym wiedzieć. Ja też bym wolał o tym wiedzieć, byś kochanie, wyobraź sobie. Nie. Ja też bym wolał o tym wiedzieć, gwarantuję. Po prostu nie, po wszystkim ci kosmici robili błysk w oczy, taki jak wiesz, patrzę ci w czerni. No, tak było, no ewidentnie. Tak było. No. Kochanie, ale poza tym, czy ty tak powiedziałaś, że chciałabyś się podzielić? Czy ty chciałabyś ruchać kosmitę? Przepraszam. No pewnie, a jak? Co to się kurde dzieje? No proszę cię, jak to by nie chciał? Tak, a co ty myślisz, że jak? No, nie każdy ma taką okazję. Motobabo, a z mackami, czy bez? Ja wam dziękuję serdecznie. Ja nie mogę się śmiać tak mocno!
Ja wam dziękuję serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Wciąż mam tego save'a, wciąż mam tego save'a. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o kosmitów czy coś tam i do następnego dnia. Do następnego odcinka. Pa!